Edytkę znałam tak przelotnie, Michała Szpaka też, Barona Thompsona też. Także właściwie po raz pierwszy tak się z nimi bardzo blisko zaprzyjaźniłam i bardzo sobie to cenię, ponieważ to była fantastyczna ekipa. Nie wiedziałam, czego się spodziewać tak naprawdę, bo to jest dla mnie nowe, bo nie brałam nigdy udziału w The Voice of Poland, ale okazało się, że to jest naprawdę wyjątkowa grupa i bardzo się polubiliśmy, szanujemy się i to był naprawdę bardzo ciekawy dla mnie okres i fantastyczne przeżycie. Chciałabym to powtórzyć. O tak, tak i mówię to w 100%, bo się wielu rzeczy nauczyłam i ja się lubię uczyć.